Jak ja się uczyłem, to w ogóle było tak, że pomyślałem sobie, o to się nauczę takiego retuszu, jak to się mówi, profesjonalnego, takiego high-endowego, czyli pikselowania, dodge burnu, frequency separation i tak dalej, ale on dotyczy najczęściej takiego podejścia idealna skóra. No i siedziałem po te 2-3 godziny nad zdjęciem, a potem się okazywało, że na przykład nie to wybrałem w ogóle modelką, ja tam było lepsze, a ja miałem 3 godziny za sobą. No nie umiałem tego robić, wychodziło to źle. I zacząłem to upraszczać, ten cały ten proces retuszu, bo dla mnie retusz to jest wszystko, co się dzieje po wyjęciu zdjęcia z aparatu, czyli nie tylko Photoshop. Okazało się, że retusz to też dobre wywołanie RAW-ów, ale też umiejętność wyboru właściwego zdjęcia, czyli takiego, w które warto ten swój czas zainwestować. Doszedłem do etapu, że mam taki proces, gdzie większość rzeczy robię w Lightroomie. Retusz skóry, poprawianie figury robię w Photoshopie i wchodzę na każde zdjęcie do Photoshopa 10-15 minut, także ja nie używam frequency separation. Mówię o większości sesji, nie mówię o sesjach komercyjnych, które trafią na billboardy. Zresztą większość billboardów, jakie zrobiłem, też była bez frequency separation i jakoś nie było wielkiego halo. No ale większość rzeczy to Lightroom i w tym kursie jest praktycznie cały Lightroom. I co się okazuje? Że Lightroom to nie tylko wywołanie RAW-ów, ale nadanie klimatu zdjęciu, prosta obróbka, to jest Lightroom. A Lightroom jest jeszcze rewelacyjny w takim, nie wiem, powiedziałbym, świadomym byciu fotografem. To znaczy, przecież chodzi nie tylko o to, żeby zrobić zdjęcie i żeby ono ładnie wyglądało, ale żeby sprawnie je wybrać, a potem żeby was zauważyli w sieci. Nie oglądałbyś pewnie tego filmiku, gdyby nie to, że jakoś trafiłeś na moje zdjęcia, na to, co robię. A to był świadomy jakiś tam marketing, czyli świadome wykorzystanie tych narzędzi, które Lightroom daje, czyli automatycznej publikacji, tagowania zdjęć i tak dalej, po to, żeby tą swoją markę, tak to nazwę, gdzieś tam świat wrzucać. No i to jest w tym kursie, to znaczy cały proces tej filozofii, czym się kierować przy wyborze zdjęcia, jak je wywoływać, co jest ważne, a czego unikać. Raczej w tą stronę staram się w tym kursie iść niż, a to jest suwaczek do tego, a to jest suwaczek do tamtego. Nie obędzie się bez tego, ale staram się raczej pokazywać, czym ja się kieruję przy poszczególnych zdjęciach, dlaczego coś takiego robię, a dlaczego tamto, niż żeby to był suchy tutorial z suwaczków. Bo wierzę, że to sobie znajdziecie i to w mniejszej cenie. A jak chcecie troszeczkę tego mojego myślenia za zdjęciami złapać, to zapraszam, zobaczcie serio czy ten kurs. Dobra, to tyle z tej reklamy. Trzymajcie się, cześć.